Szanowni Państwo, nazywam się Kinga Śliwińska-Buśkiewicz, jestem sędzią i jak wszyscy sędziowie w Polsce pełnię służbę w wymiarze sprawiedliwości nie dlatego, że wygrałam wybory, tylko dlatego, że doszłam do tego zawodu swoją wieloletnią nauką i pracą. Wbrew temu, co się powszechnie mówi, sędziowie w Polsce nie są bezkarni. Nasze orzeczenia są kontrolowane przez sądy wyższych instancji. Nasza praca jest oceniana przez prezesów sądów, wizytatorów, ministra sprawiedliwości, a dodatkowo podlegamy sądownictwu dyscyplinarnemu. W swojej pracy kierujemy się przede wszystkim literą prawa, przy czym to nie my stanowimy to prawo, tylko Parlament Rzeczypospolitej. Jeśli myślicie Państwo, że sprawa sądów Was nie dotyczy, to się mylicie. Każdy z nas, każdego dnia może stać się stroną postępowania sądowego, gdy będzie musiał uregulować jakąś swoją sprawę rodzinną, spadkową czy na przykład pracowniczą. Dlatego organizacja wymiaru sprawiedliwości ma fundamentalne znaczenie dla każdego z nas. Wszyscy widzimy potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości, ale chcemy, żeby była to reforma mądra, służąca wszystkim obywatelom.